Znajdujemy się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim. Izba Rolnicza Powiatu Tomaszowskiego zorganizowała w tym dniu spotkanie opłatkowe. W spotkaniu tym wezmą udział szefowie organizacji rolniczych, instytucji rolniczych, którzy współpracują z nami, pracują na rzecz rolnictwa i dla rolnictwa. Myślę, że takie spotkania będą organizowane co roku. Jest to już kolejne nasze spotkanie, no w nowej tutaj siedzibie, oczywiście po raz pierwszy. Swoją obecnością zaszczyci nas duszpasterz rolników diecezji łódzkiej, ksiądz Jarosław Leśniak, który poprowadzi tę część religijną opłatkową. Również obecnością zaszczyci nas szef Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Tomaszowie, pan Sławomir Kruś. Będzie również pan Piotr Malikrowski, który jest kierownikiem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, powiatowy lekarz weterynarii, jak również dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Szanowni Państwo, pozwólcie, że rozpoczniemy naszą drugą część dzisiejszego spotkania, mianowicie spotkanie opłatkowe, spotkanie wigilijne zorganizowane przez Izbę Rolniczą Powiatu Tomaszowskiego. Chciałbym bardzo serdecznie przywitać naszych gości, a sobie ksiądz Jarosław Leśniak, duszpasterz rolników diecezji łódzkiej. Witam się tutaj. Ksiądz proboszcz dzisiaj po raz pierwszy tutaj z nami, także witam i przedstawiam. Jest również z nami pan wicestarosta Sławomir Szewczyk. Witam pana bardzo serdecznie. Jest również pan Marcin Puls, szef ODR Tomaszowie Mazowieckim. Jest również pan Radosław Pełka, szef powiatowy lekarz weterynarii. Przede wszystkim zdrowych, wesołych, pogodnych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia, żebyście Państwo je przeżyli w miłej, rodzinnej, świątecznej atmosferze. Również na nadchodzący 2013 rok, już się nie będziemy widzieć, życzę wszystkim, ażeby ten rok był nie gorszy od tego, który nam teraz wypływa, żeby spełniły się Państwa marzenia, żeby spełniły się Państwa założenia w tym nowym 2013 roku. Chciałbym też w imieniu zarządu powiatu, w imieniu pana starosty, prezydium rady, przewodniczącego rady złożyć wam najserdeczniejsze życzenia, aby te święta Bożego Narodzenia były taką radością, jak jest radość z narodzenia. Chciałbym wam życzyć na ten nowy rok 2013, był lepszym rokiem niż teraz, by pogoda dopisywała, by plony były dobre, by jakieś choroby was nie dotykały. Chciałbym wam życzyć wszystkiego to, co jest najlepsze. I proszę, abyście przyjęli te życzenia tak, jakby do was pan starosta mówił. Po prostu obowiązki dzisiaj nie pozwoliły na to, jestem w jego zastępstwie. Także wszystkiego dobrego na święta Bożego Narodzenia i szczęśliwego nowego roku. Izba Rolnicza, tu Rada Powiatowa właściwie Izby Rolniczej, bardzo dobrze współpracuje z powiatem, przede wszystkim z Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu. Mamy również wspólne posiedzenia, przekazujemy różne doświadczenia i informacje. Myślę, że jest nam łatwiej tutaj działać na tej niwie, ponieważ w naszej izbie są przedstawiciele ze wszystkich gmin naszego powiatu tomaszowskiego. Na co dzień gdzieś w tym pędzie waszego życia sytuacje was spotykają i tych, które może gdzieś są jakimiś waszymi oczekiwaniami, marzeniami, to wszystko, co prowadzi was przez życie. I chciałbym was właśnie państwu życzyć, żebyście potrafili w swoim życiu budować tą cywilizację miłości. Ten, który kolejny raz będziemy obchodzili jego narodzenie, Syn Boży Jezus Chrystus, jest właśnie tym, który daje nam tę cywilizację miłości. Spokojnych, zdrowych, radosnych świąt Bożego Narodzenia. Jak zawsze powtarzam, żeby nikogo nie brakło przy waszych wigilijnych stołach. Żeby z każdym można usiąść, podzielić się opłatkiem właśnie w duchu miłości, radości, jedności. I wszystkiego najlepszego
a te Boże Narodzenie i na cały przyszły rok. Wszystkim szczęść Boże.